17. Powtarzam, Wiktor Gołygowski czeka na brata przy wejściu na sektor B. Brawa 16-18. W zespole gości nastąpiła jedna zmiana. Z boiska z 6 zmiany był Tomasz Wędrowski. W jego miejsce z 9 wszedł Beki Baraj. Bramkę na wiceważną.
zespole gości. Opuszcza boisko siódemka Georgia Kochadze. W jego miejsce z numerem 17 wchodzi do gry Aleksis Narbuen. Jest to śmierć!
Cicho. Oh, yeah.
Szeroko! Szeroko!
Jagiellonia doprowadza do wyrównania na 1-1. Jeszcze trochę czasu do końca i właśnie teraz pomóżmy dopięknym zespołowi. Jeszcze raz pomóżmy Widzewiakom. My w tym meczu spróbowali jeszcze powalczyć o dobre punktów. Thank you.
Żółtą kartką odpomniany zawodnik Jagiellonii Białystok Daniel Kujtany. I sędzia Krzysztof Goros ostatni mecz szóstej kolejki teamowej Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Jagiellonią Białystok kończy się remisem 1-1. No i właściwie żadne słowa komentarza nie są potrzebne, bo wszyscy widzieliśmy ten sam mecz, widzieliśmy jego końcówkę. Bramkę dla Widzewa zdobył Aleksis Wiśniakowicz. Rywale wyrównali w 92 minucie spotkanie, czyli już w doliczonej czasie gry. Niestety, ale zabrakło zwycięstwa. Widzew remisuje, tylko remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1. Wielka szkoda, ale bardzo proszę. Brawa dla zawodników za ambicję, za walkę w tym meczu i naprawdę za sporo dobrej piłki, którą pokazali, ale szkoda, że czegoś zabrakło w samej końcówce. A drodzy Państwo, przed nami jeszcze oczywiście, jak zawsze, sympatyczna uroczystość wyboru piłkarza meczu w drużynie Widzewa. Nagrodę, jak zwykle, ufundowała pani europoseł Joanna Skrzydlewska. Za chwilę przekonamy się, kto odbierze statuetkę najlepszego piłkarza tego spotkania, plus oczywiście pamiątkowy zegarek, który jest też dodatkową, bardzo cenną nagrodą w tej wspólnej zabawie. No cóż, jeśli chodzi o wynik, to wszystko. Widzę w Łódź, Jagiellonia Białystok 1-1. Mi pozostaje zaprosić Państwa na 13 września, kolejny mecz na stadionie Przalej Piłsudskiego. Piątek, 13 września o godzinie 18:00 Łodzianie podejmować będą na tym obiekcie drużynę pod Beskidzia Bielsko-Biała. Dziś tylko 1-1. No jak mówię, czekamy jeszcze na wręczenie statuetki dla piłkarza meczu, statuetki ufundowanej przez panią europoseł Jankę Skrzydlewską.